Super, cieszę się bardzo. Już jesteśmy na żywo. Bardzo, bardzo gorąco witam. Mam nadzieję, że wkrótce dołączy do nas spora osób. Witam Cię, Marta, witam Cię bardzo serdecznie. Zanim przedstawię Cię oficjalnie, to poczekamy, aż się zbierze sporo osób. I jak już widzicie, moim gościem jest Marta Krasnodębska. Teraz w tej chwili przyszło mi powiadomienie Marta Krasnodębska. Marta, nie uciekaj, daj mi chwilę. Ja w tym czasie puszczę swój klip, Polki są fajne i udostępnię dalej, bo bardzo mi zależy, żeby nas było dzisiaj sporo na tym live'ie. Ale to nie za bardzo mi, ale mam nadzieję, że będzie dobrze, jak się wygra. Okej, okay. Mam nadzieję, że nie było troszeczkę pogłosu. Czekaj. Dziewczyny, witam Was bardzo gorąco, witam Was bardzo serdecznie. Już jesteśmy na żywo, sprawdzałam, także dziś oficjalnie już teraz ogłaszam. Moim gościem z cyklu Polki są fajne jest Marta Krasnodębska. Bardzo się cieszę, Marta, dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie, że jesteś ze mną. Już jest sporo osób z nami. Dziewczyny, jeśli możecie, to bardzo Was proszę o udostępnienie. Bardzo, bardzo mi zależy, żeby nas było dużo na tym live'ie. I oczywiście mam pytanie, Marta, bo pomyślałam sobie, że przedstawię Ci tak, wiesz, oficjalnie, kim Ty jesteś, ale ja bym chciała, zanim powiem kilka słów o sobie, chciałabym, żebyś Ty się przedstawiła dosłownie w dwóch zdaniach, kim Ty jesteś. Czym się tam zajmujesz i kim jesteś? Ja jestem dokładnie taka sama, jak chyba każda kobieta. Czasami jestem trochę zapominalska, czasami robię zbyt dużo rzeczy naraz, czasami robię rzeczy niemożliwe. I tego uczę moich kursantek, że nie ma czegoś takiego jak słowo niemożliwe w słowniku. Przez ostatnie 3 lata zbudowałam markę Hakerki Sukcesu, na której jest ponad 30 tysięcy osób w mojej społeczności. W moich szkoleniach wzięło udział ponad 50 tysięcy osób z całego świata. Moja marka jest bardzo międzynarodowa, bo takie było założenie od początku właśnie, że nie mamy granic i możemy spełniać się i realizować nasze cele z pasją i z całym naszym sercem. I tego właśnie uczę. Uczę marketingu online, uczę biznesu, tworzeniu marki, storytellingu, dzielenia się naszą wiedzą i pasją, czyli tworzenia naszych własnych produktów opartych na tym, co umiemy. Witam dziewczyny, witam Was bardzo gorąco, witam Mariolę, witam Iwonę, Danusię, Małgorzatę, Bożenkę, bardzo, bardzo Was jest dużo, jest Ania, jest atletka, jest Renia, dziewczyny, bardzo, bardzo, witam Was bardzo gorąco. Marta,
Jesteś autorką kursów online. Ja może zacznę tak troszeczkę od środka. Jesteś autorką kursu online, ale ja tak bardzo, bardzo chciałabym się dowiedzieć, jak zaczęłaś swoją przygodę? Czy to było właśnie w ogóle od biznesu online, czy właściwie gdzieś ten biznes online przyszedł ci później? Ten pomysł na prowadzenie tego biznesu przyszedł ci później? Mnie zawsze zastanawiają takie pytania, tak jakby online to był jakiś dziwny świat, tak jakbyśmy byli wszystkie kosmitkami, dlatego że robimy biznes online. Biznes online nadal odbywa się pomiędzy tak naprawdę dwoma ludźmi, dwiema osobami, albo czasami właśnie dzięki temu, że jesteśmy online, to się odbywa pomiędzy jedną osobą po tej stronie ekranu, a na przykład tysiącem po drugiej stronie ekranu, ale każdy indywidualnie do tego podchodzi, więc to jest nadal biznes, który się nie różni tym, że trzeba wkładać całą swoją pasję, całe swoje serce i trzeba podchodzić do drugiego człowieka z dużą życzliwością. Jeżeli chodzi o to, jak znalazłam się w tym punkcie, w którym teraz jestem, czyli w jaki sposób przez ostatnie 3 lata stworzyłam ponad 30 kursów i szkoleń online oraz napisałam teraz już 10 książek i e-booków i tak, jakby mi ktoś powiedział, że tyle będę miała na swoim koncie, to bym nie uwierzyła, dlatego że mam jedną powieść, którą napisałam jeszcze w czasach studiów. I dotąd jej nie opublikowałam, więc wydawało mi się, że nigdy, nigdy, nigdy nic nie opublikuję, a potem jak już poszło, to poszło. To zaczęłam się przełamałam i zaczęłam pisać i publikować częściej. I na samym początku pracowałam po prostu z klientami i tworzyłam dla nich strategie marketingowe, pracowałam jeden na jeden. Tworzyłam strategie marketingowe, tworzyłam strony internetowe, tworzyłam strategię social media, tworzyłam grafiki, tworzyłam marki, logo i zajmowałam się całą tą oprawą firmy, która będzie po prostu widoczna online. Czyli pracowałam z firmami, które są stacjonarne i to wyjątkowo stacjonarne, bo pracowałam z firmami, które są, to są firmy inżynieryjne tutaj w UK, brytyjskie firmy inżynieryjne, czyli najzwyczajniej w świecie osoby, które wchodzą na dachy i coś naprawiają albo coś instalują. Nie ma chyba bardziej przyziemnej firmy, przyziemnego rodzaju działań, ale też potrzebowali tej prezencji, tak? Potrzebowali tej obecności online. Więc od tego zaczęłam, od współpracy z firmami, które działały tutaj w UK i moja działalność rozwijała się w ten sposób, że zawsze jak się przedstawiałam i byliśmy na jakiejś konferencji, czy gdziekolwiek, czy były jakieś webinary, czy grupy na Facebooku, jak się osoby mnie pytały, to z kim współpracuję, co robię, czym się zajmuję, ja mówiłam, że mam klientów właśnie brytyjskie firmy inżynieryjne, że mam klientów też z Australii, że mam klientów z Tokio, że mam klientów z Hongkongu, Malezji. I zawsze było takie wielkie, wow, jak ty to robisz. Dla mnie to było po prostu normalne, ja wiedziałam, co ja robię, wkładałam całe to swoje serce, uwielbiałam, nadal uwielbiam tworzyć marki i pomagać rozwijać się biznesom. I jedyny problem, jaki miałam, to to, że, czyli z jednej strony cały czas dostawałam te pytania, jak ty to robisz, jak ty to robisz, a z drugiej strony było to, że nie mogłam mieć zbyt dużo klientów, dlatego że jeżeli pracowałam z klientami jeden na jeden i wszystko dla nich tworzyłam, nawet jeżeli korzystałam z osób, które by mi pomagały w tworzeniu pewnych rzeczy, na przykład grafik czy czegokolwiek, to i tak ja byłam odpowiedzialna za wszystkie projekty, co sprawiało, że nie mogłam mieć zbyt wielu klientów. I moja kolejka się wydłużała na 5 miesięcy, na 10 miesięcy, jak kolejka na współpracę pracy ze mną wydłużyła się do ponad roku, tak jakby te głosy się skumulowały, czyli z jednej strony widziałam, że mogłabym pomóc większej ilości osób, ale nie mam na to czasu, pracując jeden na jeden, a z drugiej strony widziałam, że bardzo dużo osób chciałoby wiedzieć, jak ja robię, nie tylko jak ja robię te rzeczy, które dostarczam dla klientów, ale jak ja ich zdobywam, czyli tak jakby te dwie strony biznesu się spotkały i wtedy powiedziałam, okej, okay, dobrze, no to wypróbujemy to i zaczęłam robić webinary, zaczęłam robić wyzwania, stworzyłam swój pierwszy kurs właśnie po to, żeby pracować z wieloma osobami naraz i teraz dla wszystkich osób, które się boją stworzenia pierwszego kursu, to ja też wam powiem, że się panicznie bałam, o
matko, jak ja mam przejść z rozmowy jeden na jeden, gdzie ja mogę wysłuchać tej osoby i pracować z nią przez 3 miesiące, przejść na rozmowę, na kurs, w którym będę miała nie wiadomo ile osób. Więc w pierwszej edycji postawiłam na to, żeby był limit i w moim kursie powiedziałam, że nie będzie więcej niż 25 osób. Miejsca na ten kurs rozeszły się chwil, kiedy go ogłosiłam, rozeszły się dosłownie kilka minut. Dosłownie kilka minut na webinarze, w którym zapowiedziałam, że będzie taki kurs, wszystkie miejsca poszły dosłownie w kilka chwil. I od tej pory wiedziałam, że to jest coś, co daje mi ogromną satysfakcję. Przepracowałam z tymi osobami to, co moje, bo ja to nazywam kurs. Moje kursantki nazywały to poligon, dlatego że jest bardzo intensywnie. Przepracowałam 6 tygodni intensywnie, tłumacząc im, na czym polega strategia marki, strategia biznesu, jak się tworzy model biznesowy, jak się tworzy lejki, jak się tworzy strategię sprzedaży. Czyli jak się tworzy to, ten wewnętrzny fundament biznesu. I od tej pory po prostu tylko idę cały czas nadal w tym samym kierunku, za potrzebami mojej społeczności. Czyli wszystkie kolejne kursy, wszystkie e-booki, które napisałam, one były w odpowiedzi na pytania i potrzeby mojej społeczności. I nie ma lepszej rady. Nie ma lepszej rady. Jeżeli będziemy słuchać naszych klientów, to będziemy dostarczać im to, dokładnie to, czego potrzebują. Powiedz mi, jesteś założycielką marki Hakerki Sukcesu. Proszę. I jesteś założycielką marki Hakerki Sukcesu. Słyszysz już mnie dobrze, Marta? Wszystko jest tak. Właśnie, czym ona jest dla ciebie? I druga rzecz, chciałam się dowiedzieć, dlaczego właśnie jest taka nazwa? Skąd się ta nazwa wzięła Hakerki Sukcesu? Sukcesu to wiadomo, no wiadomo, że chciałabyś, żeby kobiety osiągnęły sukces, ale dlaczego hakerki? Dlatego, że jestem specjalistką od metod growth hacking. I na początku bardzo dużo osób mi odradzało tą formę. Bardzo dużo osób mi pisało, że hakerki, hakerzy to się kojarzy tylko z osobami, którzy włamują się do banków, że jest bardzo negatywna konotacja, że ta nazwa jest totalnie nietrafiona. Ale jednocześnie było tyle innych programów, które się w ogóle nie wyróżniały. A ja chciałam pokazać, że to, czego uczę, jest inne. Jest inne, bo przede wszystkim skupia się na potrzebach klientów z jednej strony, ale skupia się też na potrzebach nas samych. Dlatego, że większość szkoleń, które widziałam, których ja sama uczestniczyłam, które uczyły strategii marki albo strategii biznesu, wszystko było, że my musimy się zaharować, żeby tylko dostarczyć dla klienta, bo klient nasz pan, bo musimy spełniać żądania rynku i tak dalej. I bardzo, bardzo często się okazywało, że przychodzą do mnie kobiety, właśnie szczególnie kobiety, mężczyźni też, tak naprawdę mężczyźni też, którzy mają po prostu już dość, którzy zarabiają fajne pieniądze, ale mają serdecznie dość własnego biznesu, dlatego że pieniądze to nie wszystko. Potrzebna jest jeszcze też satysfakcja, a druga rzecz, nie po to zaczęliśmy prowadzić nasze własne marki i firmy, żeby zacząć pracować 24 godziny na dobę. A tyle, czasami przychodziły do mnie osoby, które dosłownie mi mówiły, że dziękują mi za mój kurs na przykład, bo po raz pierwszy od 10 lat prowadzenia firmy pozwoliły sobie na wakacje. Ja sobie myślę, dlaczego nikt tego nie powiedział wcześniej? Dlaczego nikt tego nie uczy, że jeżeli my się wypalimy, to ten cały cyrk dalej nie pojedzie, tak? Cała karawana staje w tym momencie, jeżeli my będziemy wypalone, jeżeli będziemy zniechęcone, jeżeli nam się nie będzie chciało, tak? Bo wtedy nie ma co się oszukiwać, tak? My jesteśmy tym motorem napędowym dla naszej marki. O, widzę, że Mariola pisze najlepsze nazwa ever. Dzięki. Więc hakerki ładnie powstały od growth hacking, czyli tych metod szybkiego wzrostu, z tego też powodu, że po pierwsze ja jestem jako osoba prywatnie bardzo niecierpliwa, nie lubię czekać na efekty. Po drugie, bardzo lubię systemy i analizę. Growth hacking polega na tym, że analizujemy dostępne dane, a potem posługując się naszą intuicją i empatią. O, masz podręcznik! O, mój podręcznik! Dzięki, że... Na ten temat zaraz będziemy rozmawiać. Tak, miło zobaczyć. I to jest właśnie, to jest taki sposób na połączenie tych dwóch najlepszych światów. Mamy solidny fundament strategii, analizy, danych, mamy schematy, wiemy, jak powinniśmy postępować, ale łączymy to z naszą empatią, z intuicją, czyli możemy prowadzić biznes dokładnie tak, jak chcemy, żeby nas,
napełniał satysfakcją i żeby nasi klienci mieli efekty, żeby obie strony wygrywały, bo to nie chodzi o to, żeby się czuć jak wyrzęta ścierka, ale mieć milion w banku, bo to wtedy ten milion też wcale nie cieszy. Wiadomo, lepiej mieć czuć się jak wyrzęta ścierka i mieć milion, niż czuć się jak wyrzęta ścierka i nie mieć go, ale nie o tym mówimy. Bardzo, bardzo często te osoby, które się do mnie zwracały, właśnie ten problem miały, że zarabianie pieniędzy, w chwili, kiedy naprawdę wdrożymy te wszystkie systemy, jeżeli na przykład ktoś ma mój podręcznik i idzie, checklista punkt po punkcie, to sukces przychodzi, naprawdę przychodzi, tylko później przychodzi też ta realizacja, kurczę, Marta miała rację, trzeba było podwyższyć ceny już na początku. Kurczę, miała Marta rację, bo ten model biznesowy się nie sprawdza na przykład przy małych dzieciach, bo jest coś innego, jeżeli my mamy 8 godzin dziennie i możemy sobie pracować nad naszym biznesem, a zupełnie inaczej to wygląda, jeżeli mamy na przykład dwójkę dzieci i mamy tylko 2 godziny wieczorem. I ja dokładnie tak samo zaczynałam. Też tak pamiętam, jak tworzyłam pierwsze wyzwania, pierwsze kursy. Ja już wtedy kilka lat prowadziłam swoją firmę jeden na jeden, właśnie dlatego, że ona mi się wpasowywała w mój grafik, a w chwili, kiedy zaczęłam robić kursy, to ja miałam oprócz tych klientów, których już miałam, którym musiałam dostarczać projekty, miałam również dwójkę małych dzieci. Więc nagle się okazało, że wszystkie te osoby, które narzekają, o, że prowadzę firmę, a jestem jeszcze na etacie, jest tak mało czasu, to kij wiedzą o życiu, bo spróbuj prowadzić firmę, gdy masz dwójkę małych dzieci, to wtedy jest ogromna lekcja życia. Ja tutaj nie chcę, żeby, nie lubię takiego też porównywania z jednej strony, że o, ktoś ma gorzej, ktoś ma lepiej, dlatego, że zawsze znajdzie się ktoś, kto ma gorzej, zawsze znajdzie ktoś się, kto ma lepiej i to nie jest tak, że można sobie powybierać, o, ja bym chciała, żeby było tak w życiu, o, żeby tak chciało być w życiu. Jakbym mogła sobie wybrać, to bym chciała, żeby pizza nie tuczyła, ale niestety nie ma idealnego, nie ma idealnych rozwiązań, tak? I to jest chyba najważniejsze. To jest chyba najważniejsze, żeby dopasować biznes do swoich własnych priorytetów. I tego uczę właśnie hakerki. I największą dumą napawa mnie to, kiedy inne kobiety mówią sobie, że i znalazłam rozwiązanie po hakersku, wilk syty, owca cała i były jeszcze lepsze rezultaty, bo zastosowany był nowy system, wprowadzony nowy proces, zastosowana była na przykład jakaś nowa grafika, jakiś nowy sposób na to, żeby klient był jeszcze bardziej zadowolony, bo to nie chodzi o to, żeby dostarczać coś po łebkach. Klient był jeszcze bardziej zadowolony, a my zarobiłyśmy jeszcze więcej, żeby obie strony były zachwycone. Marta, porozmawiamy o książkach. Napisałaś 9 książek, mówisz już o 10. Prawdopodobnie 6 w tym roku. To prawda? To prawda. To wow, prawda. To jest po prostu wow. Ja napisałam 3 i czytałam, ona jest trochę pofatygowana, ale czytam nie wiem ile razy. Słuchaj, to jest wielka piguła. To dla mnie komplement. Ja mówiłam, że to są, bo mi część osób mówiło właśnie, że jejku, aż strach używać. Ja mówię, że ja się nie obrażę, jeżeli te książki będą, jeżeli ten mój podręcznik będzie właśnie wyglądał, jakby był przekartkowany i tak dalej, właśnie dlatego, że on ma być cały czas w torebce, na biurku. Chcesz przeprowadzić live'a, otwierasz na danej stronie, jest tak. Checklista, jak przeprowadzić live'a. Chcesz zrobić webinar, jest checklista, jak zrobić webinar. Chcesz zrobić stronę lądowania, stronę sprzedaży, puf, jest checklista, otwierasz. Takie było założenie, tak. Słuchaj, ja tylko u mnie ona jest przekartkowana i tak dalej, to jest fakt, natomiast ja do tej książki mam jeszcze 2 zeszyty notatek, bo ja raczej nie jestem zwolenniczką, tak mi szkoda, bo powiem Ci szczerze, tak po takim, ona jest pięknie wydana, ma piękny kredowy papier, więc mi szkoda po tym pisać, natomiast ja mam do tego dodatkowe 2 zeszyty notatek. I tu oczywiście jestem tyle dumna, bo jeszcze mi napisałaś dedykację. Ona jest dla mnie o tyle ważniejsza, piękniejsza, ponieważ napisałaś mi nie odkładaj marzeń na później. No to jest super rzecz, bo ja jestem dokładnie tego samego zdania, a często się zdarza, że kobiety właśnie naprawdę z bardzo błahych przyczyn gdzieś tam odkładają coś na później. Zawsze wynajdą jakieś tam problemy, że się nie da, że nie można. To co przed chwilą powiedziałaś, dokładnie, że się nie da z dziećmi, bo mam małe dzieci, a ty jesteś dokładnie przykładem tego, że właśnie z małymi dziećmi można wiele rzeczy zrobić. No właśnie, i teraz w związku z książką mam pytanie, bo te wszystkie książki są biznesowe? Tak, wszystkie, które wydałam są biznesowe. Tomik poezji pokazywałam dla dziewczyn na Instagramie, a powieść leży, tak jak się mówi, i zbiera cyfrowy kurz. Także wszystkie, które się ukazały, są biznesowe.
No właśnie, ostatnio ukazały się dwie twoje książki, dość spore, jedna też mam je, jedna 200 stron, druga ponad 100 stron, ale już nie o tym, Marta. Ja chciałam się spytać już nie o biznes. Czy ty kiedykolwiek myślałaś, żeby napisać książkę biograficzną o sobie, żeby napisać, pokazać kobietom, jak normalna kobieta, która ma normalne życie, ma małe dzieci, zaczyna biznes, robi normalne, ale w świecie, zaprowadza dzieci do szkoły, przyprowadza ich z przedszkola, gotuje, sprząta, robisz wszystkie rzeczy. Czy ty myślałaś, żeby taką książkę napisać normalnie o sobie? Jak zaczęłaś to? Nie. Jak... nie przez myśl mi nie przeszło, że ktoś chciałby tego słuchać. Pomimo tego, że ja bardzo często na live'ach mówię właśnie, jak wygląda ta rzeczywistość, czyli jak pisałam, bo ktoś słyszy, o wow, napisałaś książkę we wrześniu, tak? Czyli przez miesiąc napisałaś całą książkę, kilkaset stron, a ja mówię tak, ale ja wtedy nie sprzątałam, nie gotowałam, tak jak powiedziałeś, że zaprowadzanie dzieci do szkoły, tego też nie robiłam, czyli ich tata rano zawoził dzieci, potem je przywoził do domu, obiad już był gotowy, ja też dostawałam obiad pod nos, który on ugotował, on zresztą zawsze lepiej gotuje niż ja, także to tylko wygrano w moim tym, po mojej stronie. I także on też naprawdę współpracował z tym. I ja też bardzo często to podkreślam, żeby nie porównywać się do innych, kto co osiągnął, dlatego że każda z nas ma inne zasoby. Ja też miałam czas, kiedy chciałam się zwinąć w kulkę i płakać. Ja to zawsze mówię, że biorę długie prysznice, bo ja po prostu idę, żeby dzieci nie słyszały, że już mam dość wszystkiego, to idę sobie popłakać do łazienki. I też mam takie momenty. Też mam takie momenty, że to wszystko nie ma sensu, po co ja się w to ładowałam, czemu nie robię czegoś normalnego, gdzie ludzie nie będą mi zarzucać głupich rzeczy ojej, że ktoś zawsze zaraz się zapyta, jakie głupie mogą rzeczy. No, nie spotkałam się z prawdziwym hejtem, z takim hejtem, który naprawdę, który jest taki niezrozumiały w ogóle dla mnie, ale bardzo często dostaję wiadomości, które pod takim podpłaszczykiem życzliwości wbijają tak naprawdę szpile. I to jest też bardzo ciężkie, bo wtedy nie wiadomo, jak sobie z tym poradzić, bo może jestem przewrażliwiona, tak? Bo może ta pani, która mi zaproponowała, że powinnam ufarbować sobie odrosty, to naprawdę życzliwie chce mi powiedzieć, że moje włosy kiepsko wyglądają, tak? Bo może ta pani, która mi mówi, że zna świetną dietę, wcale nie sugeruje, że jestem za gruba, żeby występować online. I nie ma jak odpowiedzieć na takie rzeczy, a to wszystko tak jakby zbiera się w nas bardzo mocno. I po jakimś czasie my to uwewnętrzniamy. Po jakimś czasie boimy się wystąpić na live, no bo będzie widać, że kurczę, dzieci już mają 10 lat, a ja nadal nie schudłam po ciąży. Już nawet nie można mówić, że to jest po ciąży, jak 10 lat ma dziecko, tak? Już nawet wstyd wspominać. I w ogóle. I na przykład bardzo często ja się spóźniam na różne rzeczy, znaczy spóźniam się z pewnymi rzeczami w tym stylu, że na przykład zaczynam minutę później, bo szukam na przykład słuchawek, które żeby podłączyć, bo dzieci gdzieś znowu zabrały. Były na biurku 5 minut wcześniej, później dzieci zabrały i koniec. No się nie przewidzi tego, tak? Albo na przykład któryś z dzieci mi tutaj wbiegnie w piżamce i... Bo mamo, naprawdę jesteś na live? Ludzie widzą? A jak zaśpiewam piosenkę, to będzie widać? Będą mi klaskać? No i co zrobić? I to się przydarza, tak? O, Mariola ma fajnie pytanie. Ile czasu poświęcać na rozwój? Ostatnio zauważyłam, że ciężko mi znaleźć balans między pracą a nauką nowych rzeczy. Ja bardzo dużo czasu poświęcam na naukę, ale to dlatego, że ostatnio mnie się dzieci zapytały, mama, jakie masz hobby? Ja nie mam tak jakby, poza czytaniem książek, które czytam namiętnie, nałogowo, non-stop, ze 3-4 książki tygodniowo to lekko czytam, i bardzo się cieszę, że jest taki wynalazek jak Kindle, bo by mi się dom zawalił książkami, ale tak naprawdę nie mam hobby, nie szydełkuję, nie sadzę jakichś tam sadzonek w ogrodzie. Moim hobby, tym sposobem na to, żebym ja się odprężyła, jest zdobywanie wiedzy, więc ja się uczę nowych rzeczy, no i potem mam nowe pomysły. No i potem mam nowe pomysły, wdrażam je i tworzę na przykład szkolenia na ten temat dla moich kursantek i to mi daje ogromną satysfakcję i uważam, że to jest też bardzo ważne, że inaczej się wypalimy bardzo szybko, bo bardzo często słyszę się, co cię motywuje? No chcę zarobić milion. I ja mogę od razu powiedzieć z ręką na sercu, która to osiągnęła, że jeżeli zarobisz ten milion, myśląc tylko o tym milionie, nie przyniesie ci to satysfakcji. Ja wiem, że to tak się wydaje, a bo ci łatwo mówisz, bo to masz. W moim życiu praktycznie nic się nie zmieniło. Naprawdę. Naprawdę nic. Ja tak o godzinie 15 kończę pracę.
wychodzę do szkoły. Jeżeli wyjdę, jeżeli pada deszcz, to moknę. Zazwyczaj zapominam parasolki, więc wyglądam jak zmoknięty szczur. Nie prowadzę samochodu od dawna w ramach ochrony środowiska i w ramach tego, że jestem bardzo roztrzepana i jak mam pomysł na nowy artykuł, to się boję, że cokolwiek się stanie, więc nie prowadzę samochodu, więc zawsze chodzę. Więc to jest mój spacer. Idę odebrać dzieci o godzinie 15 i wtedy jest koniec tak jakby mojego dnia. Potem na przykład piekę im muffinki, robimy coś razem, idziemy na spacer nad rzekę. Nic praktycznie się nie zmieniło, tak? Nie mam jakiejś drogiej biżuterii, bo nadal na przykład najbardziej lubię biżuterię, która jest zrobiona ze srebra i która jest po prostu w jakiś sposób wyjątkowa, a nie tylko dlatego, że szczere złoto, czy coś takiego. Dla mnie to, zresztą złota bardzo nie lubię, te osoby, które mnie znają, to wiedzą, że ja uwielbiam srebro najzwyczajniej w świecie. Nie zmienia się. Jedyne co, to wiem, że w razie czego mam pieniądze, tak? W razie czego, tak? Na przykład na początku, gdy zaczynałam prowadzić kursy, moim celem było wybudowanie, skończenie budowy domu. Te osoby, które mnie śledzą, wiedzą, że ja byłam wtedy w bardzo, bardzo ciężkim stanie psychicznym, nie wiem, jak to nawet nazwać. Było mi bardzo, bardzo ciężko po prostu po śmierci taty. To była budowa domu, który mój tata zaczął. Ja to miałam dokończać, ja nie miałam siły po prostu podejmować żadnych decyzji. Byłam w ogromnym szoku. No po prostu rak jest taką chorobą, która nie powinna istnieć najzwyczajniej w świecie. Rozwaliło mnie to psychicznie kompletnie i praca z innymi osobami była moją odskocznią wtedy. Tak jak powiedziałam, ja nie miałam żadnych innych hobby, tak? Nie chciałam też popaść w jakieś niezdrowe nałogi czy cokolwiek, więc całe szczęście, że tego uniknęłam, oprócz objadania się czekoladkami, ale to nie mogę zwalać na nic więcej, oprócz tego, że uwielbiam. Że uwielbiam wszystkie polskie czekoladki, Michałki i tak dalej, i ptasie mleczka i tak dalej. Nawet to, że od 15 lat mieszkam w Anglii. Ja ciągle się, nie wiem co mówić, te 10 lat mi tak wpłynęło, ale już mój syn ma 10. Także już od prawie 15 lat mieszkam w Anglii i też zawsze słodycze kupuję w polskich sklepach, bo są najlepsze. Naprawdę, w moim życiu się nic nie zmieniło. Ja wiem, że jest różnica taka, że ja mogę powiedzieć, że w rok stworzenia kursów ja zarobiłam na to, żeby wykończyć dom. Że mało osób może powiedzieć, że w rok zarobiło tyle, żeby właśnie dokończyć budowę domu i nie mieć hipoteki na 30 lat, prawda? Ja wiem, że to jest jedno z osobowych osiągnięć, które inne osoby podkreślają. Na przykład znam osoby, które się chwalą nowym samochodem. My zmieniamy samochód co 4-5 lat i wcale nie kupujemy nowych, także ja się zawsze śmieję, że jakby mnie ktoś minął na ulicy, to by mnie po prostu by minął i by mnie wcale nie rozpoznał, bo ja nie noszę żadnych Gucci, nie wiadomo czego, Versace. W ogóle mnie to nie kręci. Dla mnie najważniejsze jest to, że ja wiem, że moje dzieci będą miały zapewnioną przyszłość i ta rzecz, która mnie motywuje, ja bardzo często to powtarzam, że mnie nie motywują pieniądze, które zarabiam. I to jest ten sekret, dla którego ja zarabiam tak dużo, bo wiem, że zdaję sobie sprawę, że to jest, mam uprzywilejowaną w tym momencie pozycję, że mój biznes naprawdę od początku bardzo dużo zarabiał i bardzo duże dochody osiągał, zważając na to, że ja jestem po prostu sama, współpracuję z kilkoma osobami, ale tak naprawdę moja firma jest jednoosobowa. I zaraz stracę wątek, zaraz nie przeszkadzam ci. Dochodzę do sedna, to jest to, że ta motywacja, którą mamy wewnątrz i mnie motywuje to, żeby móc pomagać innym kobietom. Taka była moja motywacja na samym początku. Ubocznym celem, który chciałam zrealizować, to było zrealizowanie tej budowy, ale tym takim naprawdę tym celem to była odpowiedź na te wszystkie osoby, które mi przychodziły: Marta, pomóż mi, powiedz, jak ty to robisz. Jak ty to robisz? Jakim cudem ci się to udaje? Jak ty to zrobiłaś? Jak to jest? Tak? I ja mówię, że dobrze, okej, nie ma sprawy, pokażę krok po kroku, robimy to i to. I to, co mi tak jakby daje tej pary do działania, to, co sprawiło, że pomimo różnych niektórych niefajnych sytuacji, bo nie da się tego uniknąć, czy przemęczenia, czy niefajnych rzeczy zdrowotnie, to zawsze do mnie wraca to, że na przykład ktoś akurat, i zawsze też tak się zdarza, powiem wam, że normalnie wszechświat czuwa, bo zawsze tak się zdarza, że ktoś mi napisze wiadomość albo maila dokładnie w tym momencie, w którym ja się czuję taka trochę zdołowana, że a może już
9 książek napisałam, po co komu 10, tak? Wszyscy się już znudzili moim pisaniem, po co ja mam pisać następną, tak? To dostaję wiadomość, Marta, dziękuję Ci za to, co zrobiłaś. Dzięki Tobie mogłam zostać w domu z dziećmi, albo dzięki Tobie rzuciłam etat i mam więcej czasu dla dzieci. Dzięki temu zmieniłam swój biznes, zarabiam więcej i albo na przykład mój pierwszy kurs sprzedał się za 60 tysięcy. Dostaję takie wiadomości i jestem po prostu od nowa tak jakby naładowana, okej, to co robię ma sens. I to jest dla mnie zawsze największą motywacją, bo jestem też jedną z tych osób, które siebie stawiają na końcu. I mówię o tym otwarcie, dlatego że wiem, że jest bardzo dużo osób, które dokładnie tak samo podchodzą. Ta asertywność, której tyle osób nas uczy, po mnie spływa jakoś jak po kaszce, jakoś nic nie zostaje we mnie z tej asertywności. Ja nie umiem powiedzieć nie, biorę na siebie za dużo różnych rzeczy, potem jestem przemęczona, potem sobie mówię, jejku, czemu się znowu zgadzałaś, ale potem właśnie dostaję takie wiadomości i sobie mówię, okej, warto było. Dokładnie, ja bardzo często mówię, że jeżeli chodzi o prowadzenie biznesu online, prowadzenie marki online, to jest tak jak z porodem. Na początku jest ciężko, tak? Na początku jest ciężko. Są momenty, że wydaje nam się, że nie wytrzymamy. Ale potem trzymamy tego noworodka w ręku i mówimy, kurczę, warto było, nie? Warto było. Szybko się zapomina ten ból. No tak, tutaj Dorota pisze tak, ja jestem tobą totalnie zaoczarowana, to podobnie jak ja. Przypuszczam, że nie jesteśmy jedyne. Zgadzam się z każdym twoim słowem, cudowna energia, która się udziela. Już ci dziękuję. Pisze Joanna, zawsze można spróbować z czwórką dzieci, piąte w drodze, ze zdalnym nauczaniem, dzięki Marcie się da. To są myślę, że właśnie takie stwierdzenia powodują u ciebie, że dostajesz dodatkowych skrzydeł i chcesz działać więcej. Mało tego, to wszystko, co robisz i co robiłaś, ma sens i daje ci sens właśnie do zarabiania. Właśnie może, tak jak dobrze powiedziałaś, te pieniądze to jest rzecz uboczna. Dają ci satysfakcję zupełnie inne rzeczy. Właśnie takie osoby, które ci piszą, że dzięki nim, dzięki tobie, one zmieniły coś u siebie. Ja zawsze mam takie, ja zawsze traktuję siebie jako taki mały kamyczek, tak? Taki mały kamyczek, który jest tak naprawdę sam w sobie nieznaczący, daje z siebie wszystko, co mogę, ale tak naprawdę w perspektywie wszystkiego innego, to ja po prostu uczę strategii marki, strategii biznesu, no to nie jest lekarstwo na raka, tak? To nie jest coś niesamowitego. Są osoby, które robią dużo lepsze rzeczy, ale ja jestem tym małym kamyczkiem, który rzucony na wodę powoduje, że się rozchodzą coraz większe kręgi i ja pomogę jednej osobie się nie poddać, ja pomogę jednej osobie się nadal realizować, pomogę odnieść komuś sukces i ta osoba pomoże kolejnej osobie. Dokładnie. I te osoby, które ona pomogła, pomogą kolejnym i wszyscy przez to wygrywamy. Także to ja też mam świadomość tego, że ja jestem takim malutkim trybikiem w tym wszystkim, ale wiem też, że ważne jest to, co ja robię, dlatego że umożliwiam dzięki temu tym osobom, które mają na przykład jeszcze jakieś lepsze misje niż moja, bo ja tylko pomagam kobietom mieć więcej czasu i więcej zarabiać, a one może realizują coś jeszcze lepszego, ale ja im umożliwiam znaleźć tę przestrzeń, dzięki temu mogą osiągać te swoje cele według własnych priorytetów, żeby żyć, ja to zawsze powtarzam, żeby żyć tak, jak się chce, a nie tak, jak się musi. Marta, każdy twój live to jest niesamowita wiedza, niesamowite treści i właściwie dajesz bardzo dużo wiedzy za darmo. Robisz twoje live'y, to jest ogrom wiedzy, doświadczeń, które przekazujesz. Ja już nie chcę tutaj mówić o twoich właśnie porównaniach. Nawet dzisiaj czytam twój post na temat zaufania. Porównałaś to do soku pomarańczowego. Kto by pomyślał? Słuchaj, ja czytałam go kilkakrotnie. Ktoś pomyślał, Jezu, no jak można coś takiego napisać? Nie, jak można wpaść na coś takiego, żeby porównać te dwie rzeczy, jak one są ważne, jak one ze sobą się zgrają. Są po prostu rewelacyjne. I ja ci kiedyś, przy którymś live, już nie pamiętam, powiedziałam, Marta, jak to jest, że tobie te wszystkie porównania, te metafory po prostu wylatują z rękawa, jak to jest możliwe? A ty mi powiedziałaś, słuchaj Ela, to jest z doświadczenia, ja mam takie doświadczenie, więc po prostu to jest normalne. Okej, rozumiem, doświadczenie, ale ty jesteś młoda kobieta, ale rozumiem, masz do czynienia z tyloma kobietami, tylu kobietom już pomogłaś, więc rozumiem.
Ale myślę, że tu nie chodzi tylko o doświadczenie, Marta. Myślę, że tu chodzi o twoją inteligencję i tu nie, że chcę ci coś tam, wiesz, za bardzo cukierkować. Nie, nie o to chodzi. Bo to nie jest tak, że z tym się człowiek rodzi i doświadczenie, bo ja też mam doświadczenie, ale ja tego nie potrafię zrobić. Przypuszczam, że takich kobiet jak ja jest pełno. Więc myślę, dlatego napisałam ten e-book o storytellingu, bo tam mówiłam właśnie o tym, jak używać metafor, jak konstruować teksty, jak pisać, żeby to było ciekawsze i żeby to się wspólnie razem łączyło. Ale powiem właśnie jedną taką rzecz. Trzeba pamiętać o tym, że ja czytałam, zanim umiałam pisać. Jak poszłam do zerówki, już płynnie czytałam. Nim skończyłam trzecią klasę, przeczytałam niemal wszystkie książki, które były w miejscowej bibliotece. Jak się przyprowadziliśmy, to przeczytałam wszystkie książki w podstawówce, które były w obecnej tam bibliotece. Była biblioteka miejska, była biblioteka wojskowa, mój tata był wojskowym, także była tam też druga biblioteka wojskowa. Ja czytałam wszystko, co mi się trafiało. Ja po prostu uwielbiam czytać. I jeżeli ktoś chce dobrze pisać, to właśnie trzeba dużo czytać. I trzeba czytać uważnie i zwracać uwagę na te mechanizmy słowne. I teraz wracając do tych metafor, bo jest w nas dużo osób i myślę, że każdej z nas się to przyda, taka jedna drobna wskazówka, jak sprawić, żeby właśnie nasze teksty nabrały tego wow, jak ona to połączyła, jak to wszystko się świetnie zgrało, jaka jest puenta. Jeżeli chcecie zobaczyć ten przykład z tym sokiem pomarańczowym, to zapraszam na mojego Instagrama, to jest właśnie ten post, jest taka grafika z zaufaniem właśnie, to sobie zobaczycie. I wytłumaczę teraz, jak powstają takie posty. Więc na przykład pierwsze co, to jest koncept, który chcę przekazać, czyli zaufanie, że to jest cenne i że musimy o to zadbać, tak? Że to nie weźmie się samo z siebie, zaufanie naszych klientów nie weźmie się samo z sobie, trzeba na to zapracować, trzeba o to zadbać, czyli trzeba to zakomunikować w pewien sposób, żeby ludzie mogli nabrać do tego naszego zaufania. I potem mi się przypomniało o tym, jaka jest odwrotność zaufania, jest brak zaufania, prawda? I teraz sobie myślę, w jakich życiowych sytuacjach z mojego własnego życia ja nagminnie okazywałam brak zaufania, irracjonalnie okazywałam brak zaufania. I przypomniało mi się o tym, jak mój syn właśnie, teraz jest już 10-letni, ale był dużo mniejszy, 3 lata temu naprawdę, czyli matka ma dużą, długą pamięć, nie zapomina się takich rzeczy, mi wylał po prostu sok pomarańczowy na laptop. Ja byłam wtedy, nie wiadomo, no po prostu, no co zrobić, nowy laptop. Wtedy jeszcze nie byłam w takiej sytuacji, że kupienie nowego laptopa było od tak, ale jeszcze oprócz tego, że poza aspektem finansowym, to było jeszcze coś takiego, że ja nie lubię marnowania rzeczy. Ja byłam wychowana, że wszystkie rzeczy, które mamy, mają nam trwać te dekady, lata, z bólem serca się coś wyrzuca. Więc jak on mi wylał ten sok na laptop i się okazało, że ten laptop nie działa, ja muszę zastąpić ten laptop jakimś innym, to ja potem z ręką na sercu moim dzieciom nie pozwalałam pić niczego, jeżeli były przy laptopie jeszcze przez następne 2 lata, bo po prostu miałam brak ten zaufania, tak? Brak ten zaufania. I tak sobie myślałam, że to jest świetny przykład na to, żeby połączyć. I dokładnie na takim samym mechanizmie wy możecie połączyć wasze teksty. Koncept, który chcecie przekazać, odwrotność tego konceptu, który jest z jakiejś sytuacji życiowej. Może być z życiowej, z waszego życia wzięte, a może być z branżowego życia, żeby to zilustrować. I jeżeli połączycie koncept z konkretem, to ludziom to utkwi w pamięci. I to jest najlepsza metoda na to, żeby pisać teksty, które sprawiają, że pozyskują uwagę i zaufanie czytelników. Marta, ale tak, wracając właśnie do tych twoich live'ów, są naprawdę, mają niesamowite treści. Nie ja jedna mówię o tym, że twoje treści, może inaczej, dużo treści dajesz za darmo. Nie jedna już też ci pisała, bo też czytałam w komentarzach, że właściwie za te treści powinnaś brać pieniądze, że za dużo rzeczy dajesz za darmo. I moje pytanie jest takie, czy w związku z tym nie przyzwyczajasz kobiety do jakichś gotowych rozwiązań, że one, wiesz, już nie szukają, bo one mają właściwie gotowce. To znaczy, wiesz, oczywiście... Wiem, że to nie psuje sobie sprzedaży tym, że daje tyle
za darmo. Ja bym chciała, żebyś tego nie przerywała, żebyś oczywiście to robiła, bo ja bym sobie teraz w kolano strzeliła, rozumiesz? Nie, nie rób, nie dawaj, nie rób więcej tego, bo ja oczywiście jak najbardziej z każdego live'a korzystam. Jeśli nie jestem w stanie być na żywo, ale potem go odtwarzam i naprawdę mam super notatki. I właśnie, moje jest pytanie, czy to nie jest przeciwko tobie, że ty w taki sposób, dając te darmowe rzeczy, w jaki sposób też i zmniejszasz u siebie sprzedaż? Ale ja jestem bardzo świadoma tego, że ja jako strateg, jeżeli bym nie była świadoma takiego efektu, to bym była kiepskim strategiem. Ja świadomie to wybrałam, dlatego że to jest element mojej misji. Ja po to prowadzę biznes, żeby móc pomóc jak najwięcej ilości kobiet, dlatego że pamiętam, jak było dla mnie ciężko i że ja też się uczyłam z takich darmowych szkoleń i też szukałam szkoleń, które byłyby jak najtańsze, które byłyby w promocjach, kupowałam w przedsprzedaży, żeby tylko ta cena była jak najmniejsza na tym etapie, kiedy ja zdobywałam jeszcze wiedzę, kiedy wydawanie tych pieniędzy wcale nie było takie łatwe. I to jest całkowicie zgodne po prostu z moją misją. Ja chcę, żeby jak najwięcej osób korzystało z moich na przykład hakerskich kwadransów, które się odbywają co tydzień. Chcę, żeby jak najwięcej osób się pojawiało, zadawało pytania. To jest godzina co tydzień, gdzie ja naprawdę odpowiadam na wszystkie pytania w miarę możliwości właśnie podczas tej godziny. Ja wiem, że się nazywa hakerski kwadrans i bardzo dużo osób się myli. Dlaczego hakerski kwadrans trwa godzinę? Tak? Czemu on jest taki długi? Ma być kwadrans. Ja zawsze mówię, formuła jest taka, że 15 minut mówię o jakimś koncepcie, daję wskazówki, a potem rozmawiamy. I właśnie to jest ten czas, kiedy możecie skorzystać z porady mentoringowej i ja to robię całkowicie świadomie. I ja bardzo często, na przykład osoby, które do mnie przychodzą i mówią, czy mają dołączyć do programu Elite, czy mają kupić program klubu, czy mają kupić taki czy taki kurs i ja się pytam, na jakim są poziomie, co robią i ja mówię, odsyłam do tych nagrań, tych szkoleń, dlatego że tam jest nadal mnóstwo wiedzy. Jedynym mankamentem tego, że ja daję tyle wiedzy za darmo, jest też to, że jest odwrotność właśnie, że teraz tej wiedzy za darmo jest za dużo. I teraz lądujemy właśnie, na czym polega ta moja strategia. Ja świadomie bardzo dużo daję z siebie, dlatego chcę, żeby jak najwięcej osób korzystało. Ale też jestem świadoma tego, że większość z nas cierpi na brak czasu. Dlatego mam programy, które są płatne, dlatego mam wiedzę na przykład zebraną w e-booki, w podręcznik, w kursy, dlatego że wtedy się wchodzi i jest do obejrzenia 6 filmików, po pół godziny, a nie na przykład 20 godzinnych nagrań live'ów, gdzie są pytania, które padają z innej beczki, gdzie wkradają się inne tematy, gdzie to nie jest skupione na jednym konkretnym temacie. I dlatego na przykład mam kurs tworzenia reklamy na Facebooku, gdzie jest mnóstwo małych, krótkich filmików, pytanie-odpowiedź, żeby nie trzeba było przerabiać wszystkich, na przykład 20, tylko obejrzeć dokładnie ten, który ci jest potrzebny w tym momencie, kiedy ty ustawiasz tą reklamę na Facebooku akurat tego typu. I to jest ta różnica, i to jest świadoma strategia, i ja tę strategię bardzo polecam dla wszystkich osób, dlatego że ona się sprawdza. Większość osób, które znam, chce pomagać innym i chce też zarabiać. I teraz wygrywają obie grupy. Ja świetnie zarabiam na swoich kursach. Osoby, które uczestniczą w kursach, cenią sobie to, że jest dużo dostępu do mnie, że wszystko jest właśnie poukładane, jest logiczne, jest wyedytowane, tak? Nie traci się czasu, więc płaci się tak naprawdę za to, że szybciej ma się rezultaty. A te osoby, których na razie nie stać, korzystają z darmowych szkoleń, też wdrażają i będą mogły kiedyś przejść na ten poziom wyżej. Więc tu nie ma czegoś takiego, że to nie strzela w kolano, to jest świadoma, przemyślana strategia. Tylko, że to właśnie też jest ten, to jest to kluczowe, że trzeba mieć tę strategię, trzeba wiedzieć, które dokładnie treści będą darmowe, a które treści będą płatne, żeby była wyraźna granica, żeby po prostu klienci mogli się zorientować, która wersja jest dla nich. I ja zawsze bardzo często zachęcam, najpierw zacznij właśnie od mojego hakerskiego kwadransu. On jest darmowy, jest świetnym wstępem do moich szkoleń. Sylwia pisze tak, ja uważam, że te darmowe treści przyciągają, bo jak ktoś zobaczy, że jak coś jest wartościowe, to chce więcej. Kupuje nawet jak objaw wdzięczności za to, co dostał, przynajmniej jak ja to robię. Także myślę, że to też jest prawda. Marta, porozmawiajmy teraz troszeczkę na temat twojej marki. Marka, twoja marka, Hakerki Sukcesu, jest bardzo, może tak, bardzo się różni od innych. Ja, nie widząc twojego logo, jestem w stanie odróżnić twoje grafiki od reszty osób, które gdzieś publikują, czy na Instagramie, czy na Facebooku. Są one inne. To są rzeczy
Ja tak oczywiście uważam, to są takie, wiesz, brokaty, bogate. Chcesz pokazać bogactwo. One nawet nie są bardzo kolorowe, bo czasem idziesz w jakąś tam jedną tonację. Natomiast moje pytanie jest takie, czy ty to wszystko sama robisz, to wszystko sama się nauczyłaś? Czy masz kogoś, kto cię wygląda, czy ktoś cię po prostu wyręcza w tym wszystkim? Bardzo często dostaję to pytanie, bo nikt nie potrafi uwierzyć, żeby kobieta, która stworzyła, jak to mówię, się śmieje, imperium, bo to jest moje ulubione słowo, nadal robi wszystko sama, ale ja zaczęłam sama tworząc swoje grafiki w Photoshopie, sama tworząc swoje slajdy, sama tworząc swoje prezentacje i sama składam e-booki i jedyne co to oddaję do korekty do kogoś innego, żeby się błędy nie wkradały, ale naprawdę robię sama grafiki, dlatego że to jest to, co mówiliśmy też na początku, jakie ja na przykład, jakie mam hobby, jak się rozwijam, co mi sprawia satysfakcję. Właśnie tworzenie grafik, wymyślanie konceptów graficznych też jest czymś, co mi sprawia satysfakcję. Nie umiem rysować na papierze, ale umiem tak jakby połączyć elementy w Photoshopie, żeby stworzyć z tego naprawdę coś fajnego. I to, co ty powiedziałaś, że nawet jak nie ma logo, można rozpoznać moje grafiki, to mnie najbardziej cieszy, bo do tego właśnie dążę. I tak, moje grafiki charakteryzują się przepychem. Bardzo lubię właśnie, jak się jest brokat, jak się błyszczy. I bardzo często to też powtarzam, ale może są tu nowe osoby i nie wiedzą. Wrócę do tego, dlaczego tak się dzieje. Dlatego, że ja na początku współpracowałam z firmami inżynieryjnymi, zresztą nadal z nimi współpracuję. I tam użycie koloru innego niż szary, granatowy, ciemnozielony, to jest wielkie, wielkie nie. Także ja powiedziałam sobie, ok, cały mój ten zmysł kreatywny będzie się wyżywał na mojej marce i niech mi, i wara, żeby mi ktoś powiedział, że tak nie wolno, bo jest nieprofesjonalnie, bo jest za dużo różowego, bo jest za dużo brokatu, za dużo kwiatów, za dużo akwareli, za dużo jakichś elementów. Ja jestem też taką osobą, która lubi minimalizm, więc mam nadzieję, że widać to, że ja łączę ten przepych możliwości też z tym minimalizmem. Bardzo lubię właśnie zadbać o kompozycję, żeby to nie było przeładowane, ale żeby miało ten styl i miał swój wdzięk. I to jest moje ulubione hasło, strategicznie z wdziękiem. Tak tworzę swoje szkolenia i tak też dbam o to, żeby moje grafiki kompozycyjnie były realizowane. I to, co mnie najbardziej cieszy, to jest to, tak jak ty powiedziałaś, że inni rozpoznają mój styl, nawet jak nie ma loga. To jest dla mnie największy komplement, bo to oznacza właśnie, że dobrze stworzyłam swoją markę. Marta, ile lat jesteś już na rynku? Tak powiedzmy, zajmujesz się biznesem? 12, 15 lat? Coś takiego mówiłaś kiedyś, nie pamiętam dokładnie. Firmę LTD pierwszą, bo mam dwie, założyłam w 2009 roku. A pamiętam tę datę, dlatego że byłam w zaawansowanej ciąży z moim synkiem. Ale pracowałam jako freelancer. Także tu już mamy dobre ponad 15 lat, jak pracuję z klientami. To prawda. 15 lat, okej. Okay. To prawda. Pokazałam się stara. Tak, jak to mówię, jesteś starsza niż Google. Nie, ja to chciałam się pytać. Słuchaj, 15 lat jesteś na rynku. Zakładajmy coś hipotetycznie niemożliwe, bo jeszcze wtedy nie było biznesów online, kursów online. Stworzyłaś ich ponad 30. Tak. Tak, bardzo lubię tworzyć, bardzo lubię tworzyć szkolenia, bardzo lubię tworzyć. Na następny rok już mam zaplanowane następne 12 zupełnie nowych. Marta, no i teraz powiedz mi, no jak tutaj ciebie nie nazwać fenomenem, skoro 15 lat jesteś, powiedzmy, na rynku, gdzie biznes online prowadzisz, załóżmy od 10, załóżmy od 8, 9, 10. Markę HTML sukcesu i wszystkie kursy online, które wypuściłam, są od 3 lat są. Powiedz, jak to jest możliwe? To ile ty kursów rocznie robisz? No to tak jak powiedziałam, od 3 lat robię kursy, tak? Czyli tworzę przed. Na początku. W pierwszym roku stworzyłam około 4 kursy duże i chyba z około 15 mini szkoleń. W drugim roku robiłam kolejne edycje tych kursów, które były z poprzedniego roku.
Dodałam dwa duże kursy, kurs 21 dni marki powstał, powstała kolejna edycja kursu reklamy o Facebooku, potem był rok przerwy, teraz w tym roku znowu stworzyłam zupełnie od nowa kurs reklamy o Facebooku, dlatego że bardzo dużo się zmieniło, więc musiałam wszystkie filmy nagrać od nowa, cały koncept przeprowadziłam od nowa. Oprócz tego stworzyłam 36 szkoleń masterclass. Jak będzie, jak mam wymieniać, to będziemy wejść do północy. Słuchaj, nas wszystkich tutaj wprowadzisz, kurczę, w depresję. Nie, ja nie chcę, nie chcę, nie chcę, żeby ktokolwiek się poczuł. Ja jestem mniej produktywnym, ja jestem tenką. Pamiętajcie, że ja nie mam życia. Nie w sensie, żeby tak jakoś śmiesznie to zabrzmiało. Tylko, że mamy w rodzinie restaurację, więc ja wieczorami siedzę z dziećmi. Dzieci idą spać, więc albo mogę oglądać Netflixa, albo nagrywać własne szkolenia. Więc czasami siedzę i oglądam Doktora House'a albo Lucyfera. Ogromnie polecam, albo Bones, a ten, ja się śmieję, że w ogóle ruszyłam z tymi wszystkimi kursami online, jak się skończyła seria Bones, Kości, taki serial o agentach FBI, dlatego że jak nie miałam już co robić wieczorami oglądać serialu, to zaczęłam pisać swoje rzeczy i nagrywać swoje rzeczy. Ja tak śmiechem, żartem, ale prawda jest właśnie taka, że ja tworzę w odpowiedzi na prośby mojej publiczności i to mi daje satysfakcję. Ja tego nie widzę, ja nawet... Nie umiem powiedzieć, ile konkretnie tych kursów powstało, ani ile szkoleń powstało. Nie mówiąc już o tym, że ja czasami na przykład prowadziłam 3 webinary dziennie, albo przeprowadzałam 7-dniowe wyzwanie, gdzie webinar był dzień w dzień, inny webinar, inne zupełnie slajdy. I ja to robiłam tak, że ja rano siadałam, tworzyłam slajdy do webinaru, przygotowywałam się, wieczorem przeprowadzałam te szkolenia, następnego dnia robiłam to od nowa. Tworzyłam slajdy, tworzyłam workbook, wysyłany był e-mail, newsletter i tworzyłam następny webinar. I ja szłam dzień w dzień, więc czasami w ciągu miesiąca było 20 nowych webinarów. Naprawdę, Marta, dlatego mówię, wracam do tego punktu, że ty dajesz bardzo dużo wiedzy, bo nie za wszystko trzeba tu u ciebie płacić. Bardzo dużo wiedzy dajesz za darmo. Bardzo dużo wiedzy dajesz za darmo. To się chwali, bo właściwie tutaj już, tak jak powiedziałaś, to już jest misja. To jest chęć pomagania kobietom, zmiany nawet nie ich biznesów w jakieś, wiesz, konkretne cyfry, żeby zarabiały one jakieś konkretne cyfry. Ale to też jest ważne. Powiem, że to jest też ważne. Dla mnie bardzo ważne jest to dwie rzeczy. Jak ktoś do mnie pisze maila i są te dwie rzeczy, to dosłownie skacze z radości, że na przykład podwoiły się, potroiły, zdziesięciokrotniły się zarobki i po drugie, pracuję połowę mniej, to są kluczowe słowa, pracuję połowę mniej, uwielbiam, gdy moje kobiety mi to piszą, klienci też są, bo oni cichaczem kupują, Marta, nie chciałam ci mówić, ale ja kupiłem twojego e-booka i wdrożyłem i tak dalej, ale ja wiem, że ty do kobiet, ale mówią, panowie też są i też korzystają i też właśnie wdrażają, także to jest dla mnie super. O, widzę, że jest pytanie od Izabeli, mam pytanie, słyszałam, żeby nie iść ciągle w nowe produkty, tylko skupić się na kilku flagowych, jak to się ma do twojej produktywności i twojej strategii? To jest dobra strategia, ja też mam kilka flagowych produktów, na przykład mój kurs 6 tygodni, który jest tylko w styczniu, który teraz będzie kolejna edycja w styczniu, on jest tylko raz do roku, trwa 6 tygodni, on się potem nie powtarza, więc te osoby, które teraz w styczniu go przegapią, muszą czekać następny rok, on się nie powtarza, go nie można nagrać, kupić jako nagrania później, on jest dostępny tylko w tym momencie, to jest mój jeden z flagowych kursów. Drugi mój flagowy kurs to jest kurs właśnie o reklamie na Facebooku. To jest też kurs, który dogłębnie, konkretnie przechodzi, bardzo intensywnie wdraża i przechodzi i do tego stopnia, że dostałam na przykład takie wiadomości, że Marta, dzięki tobie mój mąż dostał pracę. Kobieta sobie kupiła kurs, mąż też go obejrzał, potem jak poszedł na spotkanie o pracę i powiedział, skąd się pan tego wszystkiego nauczył, że to jest świetna wiedza, że no właśnie od z kursu Marty, od Hakerek Sukcesu, a to dobrze i że podobno to wystarczyło, żeby go przyjęli do pracy, że to była tak jakby gwarancja tych kwalifikacji. Dla mnie to był ogromny szok, że ja mogę mieć tak jakby, to jest znowu ten mój malutki kamyczek, tak jakby rozszedł się tak daleko, daleko i dotarł do innych. I to właśnie się łączy z tym flagowością i produktywnością. Ja się staram, żeby był raz na 3 miesiące jeden duży program, raz na 3 miesiące to według mnie jest taka, tak jakby przy moim stylu, to jest akurat, raz na 3 miesiące, a pomiędzy są właśnie drobniejsze produkty typu e-booki albo mniejsze szkolenia, warsztaty, masterclass,
wyjazdy na Majorkę, jak nas w końcu wypuszczą. W zeszłym roku udało mi się przeprowadzić 2 mastermindy na Majorce, 1 mastermind na Malcie, mastermind w Mediolanie, a w tym roku jest jedna wielka kicha. Także mam nadzieję, że to się zmieni i już niedługo będziemy wszyscy zdrowi i bezpieczni i będzie można znowu podróżować. Więc to, jak to się ma do mojej produktywności? To tak jak powiedziałam, są osoby, które zajmują się czymś innym. Na przykład, jeżeli byś przyszła sprawdzić, czy mam kurz na szafie, to niestety kurz na szafie mam. Ale mam napisane 9 książek. I ja to zawsze podchodzę do tego, że co mi wystukają na nagrobku? Co mi wystukają na nagrobku? Miała czystą szafę? Czy była świetną mamą i żoną i miała naprawdę satysfakcjonujące życie? Co ludzie będą pamiętać? Co jest naprawdę ważne? I ja wiem, że czasami bardzo ciężko jest określić te priorytety i dlatego też wiem, jak ciężko jest odrzucić pewne przekonania, że na przykład jeżeli dziecko pójdzie w niewyprasowanej koszulce, to znaczy, że ja jestem złą mamą. A to przecież wcale nie jest równoważne. To znaczy, że dziecko jest w wyniesionej koszulce, ale jest nadal zadbane, kochane i ma bezpieczny dom, w którym może realizować swoje pasje. To są dwie różne rzeczy, ale to jest coś, co trzeba też sobie przepracować. I wiem, że bardzo dużo młodych mam też się z tym zmaga. I pamiętajcie, że ja, tak jak ja zaczynałam, miałam 2 małych dzieci, to miałam 2 godziny wieczorami. Ja nie tworzyłam tego wszystkiego wtedy, kiedy moje dzieci były małe. Ja zaczęłam naprawdę tworzyć w chwili, kiedy moje dzieci poszły do przedszkola i ja miałam, wow, 15 godzin tygodniowo miałam czas dla siebie, żeby tworzyć. Wtedy tak naprawdę ruszyłam, gdy był ten czas dla siebie. Więc trzeba też pamiętać, jaką mamy przestrzeń. Najpierw patrzymy, jakie mamy zasoby, jaką mamy przestrzeń i dopiero potem zastanawiamy się, który z naszych celów możemy w tej przestrzeni zrealizować, żeby się nie zachorowywać, tylko po to, żeby realizować czyjeś oczekiwania i cele. Marta, tak w skrócie, jak wygląda Twój dzień? Bo mówisz, że już dużo mniej pracujesz, ale są momenty, gdzie rzeczywiście, kiedy piszesz książkę, to już się niczym nie zajmujesz, piszesz ją właściwie non-stop. Ale generalnie pomijamy ten fakt, że jesteś w czasie, kiedy jej nie piszesz, jak wygląda Twój dzień, ile czasu pracujesz, czy to jest te 8 godzin, czy to 10 godzin, czy rzeczywiście o tej 15 kończysz i już więcej się nie zajmuje niczym. Nie wiem, zawsze, nigdy nie wiem, jak odpowiadać na te pytania, bo w którą stronę nie odpowiem, to pewnie będzie coś innego niż myślałyście. Więc zazwyczaj siedzę i czytam do późna, bo uwielbiam czytać powieści, tak? Czytam powieści. Zazwyczaj z jakimiś fajnymi kółkami na okładkach. To jest taki typ okładek, które mogłyby dobrze być jako na przykład jako kalendarze na ścianach, tak? Dla pań. To jest typ takich okładek. Lubię powieści sensacyjne, lubię powieści paranormalne, więc zazwyczaj do godziny 1-2 w nocy po prostu sobie czytam. Wstaję przez to dosyć późno, więc wstaję około 9:30, czasami 10:00, zależy, jak czytam do 4:00 rano, to wstaję koło 11:00, więc to się mi przesuwa w tym momencie. Tutaj tą ogromną zmianą, która spowodowała, że ja mogłam zacząć się tak funkcjonować lepiej, to było to, że nie musiałam wstawać o 5:00 rano. Jak gdy mój synek wstawał o 5:00 rano, to ja też do niego wstawałam, więc to był dla mnie koszmar, ja jestem taką typową osobą, ale odkąd właśnie dzieci zaczęły chodzić do szkoły i tata zaczął je zawozić, to ja miałam tak jakby te ranki bardziej dla mnie, więc wstaję gdzieś koło tej 10:00, staram się wstać przed 10:00, żeby jednak trochę tego dnia zostało. I rzeczywiście, pracuję do godziny 14:00, więc zazwyczaj około 3-4 godzin poświęcam na pracę. I potem o godzinie 15:00 idę odebrać dzieci ze szkoły. Idziemy, tak jak powiedziałam, idziemy na piechotę, więc ja mam 15 minut do szkoły, potem jak wracamy to jest 30 minut, bo z dziećmi z niewiadomych powodów jest zawsze dłużej. Więc to jest moje 45 minut takiego spaceru, więc to jest moje zaliczony ruch fizyczny na cały dzień. Wiem, że pewnie za mało, więc czasami też ćwiczę wieczorem potem na Orbitrek. I zazwyczaj to wygląda tak, dlatego mi szyja boli. To także do tego też się nie uczyć ode mnie, ale to wygląda tak, że ja jestem na Orbitreku i sobie przeglądam TikToka na telefonie i potem nie wiadomo, dlaczego szyja mnie boli, tak? Ja niby ćwiczyłam, a mnie szyja boli, nie? Skąd to się bierze? Także to tak wygląda.
wieczorem właśnie, czasami są właśnie takie live'y, tak jak teraz, więc kilka razy w tygodniu, kilka razy w miesiącu są dodatkowo live'y, oprócz tego prowadzę szkolenia dla kursantek czasami wieczorem, więc jest ta dodatkowa godzina wieczorem, ale tak mniej więcej to wygląda. Jedyna różnica jest, kiedy ja piszę książkę albo nagrywam kursy, dlatego że jeżeli piszę książkę, to ja po prostu nie chcę się odrywać. Ja jestem typem osoby, która jak się skupi, to się skupi, to się będzie waliło, paliło, a ja jestem skupiona i ja piszę, tak? Ja piszę. I muszę skończyć, bo mam myśl, muszę się z niej tak jakby, muszę się jej pozbyć, muszę ją przelać na papier, na ekran komputera, nie wiem jak to powiedzieć, nie ma dobrej metafory w tym momencie, ale i wtedy potrafię cały dzień, 14 godzin dziennie po prostu pisać. Po prostu widzę, że potem, po takim dniu, kiedy ja miałam wenę i pisałam, następny dzień mam wolny. Następny dzień odpowiadam tylko na maile, następny dzień na przykład wrzucę jakiś post czy grafikę na Instagram, robię takie rzeczy, które nie wymagają ode mnie wielu, dużo energii. Marta. Nie włosy tylko dwa razy w tygodniu. Okazało się, że 40 minut dziennie mogę poleżeć sobie, wolę poleżeć sobie w łóżku niż ciągle myć włosy i to było coś, co po prostu poświęciłam na ołtarzu czytania książek. Marta, plany na dziś? Jakie plany na dziś? Co nas, na co możemy, inaczej bym powiedziała, co nas czeka od Ciebie, jakieś niespodzianki w najbliższym czasie? Z czego można się spodziewać na hakerkach w najbliższym czasie? Więc w czwartek będzie kolejny hakerski kwadrans, więc to na to zapraszam. Wyjątkowo czwartek, ze względu na to, że jest listopad, 11 listopada nie będę robić, więc jest przeniesione na czwartek, zawsze są w środy. Więc jak na pewno co tydzień będzie właśnie hakerski kwadrans, oprócz tego będzie promocja Black Friday, na którą bardzo serdecznie zapraszam. Oprócz tego będę właśnie pracowała nad nowym kursem, który się niedługo ukaże, Growth Hacking Framework, właśnie na podstawie tego podręcznika, który pokazywałaś, że masz, i oprócz tego pracuję nad nową książką. Mam już rozpisany konspekt, mam zamiar zacząć pisać w grudniu, czyli najpierw nagrywam teraz w listopadzie kurs, a potem w grudniu będę pisała książkę, więc już na wiosnę myślę, że się będzie ukazywała. Marta, już ostatnie pytanie. Bardzo, bardzo szybko nam ten czas leciał, ale muszę Ci je zadać. Jakie masz plany na przyszłość? Jak się widzisz za te 5-10 lat? Nie mam tak dalekich planów, dlatego zdrowie mi na to nie pozwala. Mam ogromną nadzieję, że będę po prostu mogła kontynuować to, co kontynuuję. Super. Bardzo cieszę się bardzo. Poczekaj, tylko rzucę tak okiem. U mnie, wiesz co, co chwilę komentarze, ja tylko przepraszam, ale cały czas patrzyłam na komórkę, czy są jakieś komentarze. U mnie co chwilę jest, za chwilę się gdzieś zagubi i już nie mogę znaleźć. Ja myślę, że na dzień dzisiejszy skończymy. Marta była gościem na kolejnym z cyklu programu Polki są fajne. Bardzo się cieszę, Marta, że dziś się spotkałyśmy, że powiedziałaś bardzo dużo rzeczy. Myślę, że zmotywowałaś bardzo wiele kobiet, nie tyle do otwarcia biznesu online, ale generalnie do zmiany. I to jest bardzo ważne. Wam dziewczyny bardzo dziękuję za liczną obecność, bardzo się cieszę, że mimo wszystko, że byłyśmy tak długo, do końca wytrzymałyście. Bardzo, bardzo dziękuję za tę obecność. Was oczywiście zapraszam na środę. Ja nie zmieniam, słuchajcie, środowej kawki. Środowa kawka u mnie jak zwykle jest wirtualna o 10 na Kobiecych Trendach. Będzie to 11, ale ja jej nie zmieniam, więc zapraszam dziewczyny. Mam nadzieję, że będzie was więcej, bo będziecie w domu, więc wypijemy ją wspólnie. No i oczywiście w przyszły poniedziałek zapraszam na kolejne spotkanie Polki są fajne. Kolejny fajnego kobieta, ale o tym, kto to będzie, to wiecie się właśnie w środę na tej wirtualnej kawce. Dziękuję bardzo za zaproszenie, bardzo fajnie było z tobą rozmawiać i dziękuję bardzo za wszystkie pozytywne komentarze, jesteście cudowne. Naprawdę, bardzo, bardzo dziękuję. Marta, jeszcze raz dzięki serdeczne. Trzymajcie się, miłej nocy. Pa, pa.